Grzesiek zajął się podłogą, uszczelnia pastą, łączenia blach. Wcieram tą masę pędzlem, nie wygląda to najlepiej, ale tak musi być, dlatego że wtedy ta masa dostanie się w każdą szczelinę, no i później nie będzie dostawała się między szczeliny woda, czyli tam, gdzie zawsze maluchy gniły, tam, gdzie nie było widać. Teraz mój gnił nie będzie. Pierwsza warstwa to był epoksyd. Teraz na wszystkie połączenia masa, a na to wszystko, słuchajcie, nowa technologia. Nieznana dla mnie technologia. Dla was chyba też nie. Czyli znowu science fiction? A to co, blaster z pogromców duchów? Jak? Nieźle? Słuchajcie, kiedyś jak się zabezpieczało maluchy? No pędzel i bitex, tak? A dzisiaj mamy nową technologię, to trzeba ją spróbować. Dwuskładnikowy preparat na bazie poliuretanu, chemoutwardzalny. Podobno mistrzostwo świata. Szczerze, nigdy tym nie robiłem, także zaraz wszystko się okaże. To co? Jedziemy, nie? Jedno, co łączy obie techniki, starą i nową, to kolor. Ten magiczny preparat też jest czarny. Hello, czarny mówiłem, że jest. A tu jakiś budyń leci. Grzesiek musi chyba nabrać wprawy. O, wreszcie kolor jak należy. O, dobra, wystarczy. Słuchajcie, zobaczcie jedną rzecz. Przed chwilą to pryskałem. O! I uwaga, od razu słucha. Jadę dalej. Co ciekawe, ten magiczny szuwak dostępny jest w różnych kolorach, a sklepy nim handlujące często wypożyczają też ten dwukartridżowy pistolet. Koszt zabezpieczenia takiego podwozia to 400 zł. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej nowej technologii. Słuchajcie, po pierwsze przy konserwacji wszystko jest zapylone. Zobaczcie, tu w powietrzu się nic nie unosi. To nawet nie ma zapachu, nie jesteśmy w stanie tego zapachu w żaden sposób określić. Także fajna sprawa. Fajna i wcale nie rujnuje kieszeni. Za to zabezpieczenie Grzesiek zapłacił 400. Ja wracam do roboty, a my zobaczmy, co teraz się u Przemka dzieje. Jestem bardzo ciekaw, to później mi opowiecie. Trochę możemy opowiedzieć już teraz.